Nawet 5 lat więzienia grozi podejrzanym o kradzież katalizatorów i samochodu Renault Master. Busa udało się odzyskać i policja zwróciła go już właścicielowi. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, policjanci otrzymali zgłoszenia o kradzieży katalizatorów samochodowych. W pierwszej kolejności sprawcy skradli 2 katalizatory od samochodów osobowych zaparkowanych na terenie jednej z firm w gminie Rydzyna. Tej samej nocy w Lesznie odcięto katalizator od Hondy zaparkowanej w pobliżu centrum miasta. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła ponad 3000 zł. Tydzień później właściciel dostawczego Renault Mastera powiadomił policję o jego kradzieży z jednego z leszczyńskich parkingów. Wartość samochodu została wyceniona na 30 tysięcy złotych. Kryminalni jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanych o dokonanie wszystkich 3 przestępstw. Okazali się nimi 28-letni mieszkaniec powiatu śremskiego i 36-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Podczas przeszukania domu 36-latka policjanci ujawnili amfetaminę. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, a dodatkowo starszy odpowie za posiadanie narkotyków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, a starszy dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków. Obaj wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze.